1939. Bydgoszcz. 82 kilometry dzielą miasto od granicy niemieckiej na północnym wschodzie, 71 od granicy na północnym zachodzie. Jutro III Rzesza rozpocznie wojnę przeciw Polsce. Dwa dni później uzbrojone grupy miejscowych hitlerowców zaatakują bezbronne miasto. Mniejszość niemiecka, stanowiąca 7% mieszkańców, podejmie krwawą próbę dywersji na tyłach polskiego frontu. Bydgoszcz odpowiedziała na ten atak spontaniczną samoobroną i w toku dwudniowych walk zdławiła dywersję własnymi rękami. W tych walkach Niemcy stracili 100 ludzi. Miasto za swój bohaterski zryw zapłaciło 36 tysiącami ofiar zamordowanych przez okupantów. Tragiczne wydarzenia bydgoskiego września posłużyły propagandzie hitlerowskiej dla stworzenia mitu krwawej niedzieli, mitu rzekomej rzezi, jaką Polacy mieli urządzić spokojnym bydgoskim Niemcom. Ten mit jest w zachodnich Niemczech żywy do dziś. Zobaczmy więc, jak to było naprawdę. Jest czwartek, 31 sierpnia, godzina 4 rano. Arbeit, schnell! Du bist spät gekommen. Es wird bald hell. Nun mach schon. Man kann uns beobachten. Überall treiben sie sich herum. Der Nebel verzieht sich. Weiter, weiter! A wy tam co? Chodźcie tu! Zu mir ins Boot! Dęba wyżej. Majster od Neumarka. Przeszukaj. Mundek od Wielochów. Żyje?
Tante Luise? Tante Luise? Gdańskiem. Proszę pani, reklamuję już trzeci raz. Tak bardzo proszę, niech pani sprawdzi. Gdańsk? Gdańsk, halo? Tak, rozumiem, ale czekałam całą noc. A pani mi obiecała. Ja muszę. Dobrze, zaczekam. Du bist komisch. Jetzt lässt du dich ein Jahr lang nicht sehen und dann kommst du in aller Herrgottsfrühe. Und Komödie spielst du auch noch. Du weißt genau, warum ich nicht gekommen bin. Und mein Vater nicht. Und alle anderen. Aber heute, du musst mir helfen, Annemarie. Hast du mich verstanden? Eine komische Geschichte. Sie wollten kommen, aber sie sind nicht gekommen. Nicht mal ein Telegramm haben sie geschickt. Die Verbindung kommt auch nicht. Sie vermitteln und vermitteln, aber es klappt nicht. Was ist das? Was und warum kommen sie nicht? Wer kommt nicht zurück? Wer? Meine Eltern natürlich. Dabei wissen sie ganz genau, dass ich alleine bin. Und alle reden vom Krieg. Ob das was damit zu tun hat? Du, Konrad, was denkst du über den Krieg? Die Polen wollen ihn aus Hass. Natürlich, du hast dich überhaupt nicht verändert. Für dich sind's immer die Polen. Die Polen haben uns heute früh... Ich weiß, was du denkst. Kommt heute früh ein Zug aus Danzig? Mittags kommt einer. Vielleicht kommen sie mit dem. Vielleicht. Aber jetzt hör mal endlich zu. Wir müssen was unternehmen. Sie suchen mich. Wer sucht dich? Die Polen. Natürlich die Polen. Annemarie. Annemarie, du weißt nicht, was mir passiert ist. Sie haben mich gejagt. Sie haben auf mich geschossen. Eine Kugel ist direkt an mir vorbeigepfiffen. Hier. Du musst mich verstecken. Ja, gewiss. Damit ihr Vati auch noch in eure Geschichten hineinziehen könnt. Annemarie, hier bereitet sich eine sehr ernste und große Sache vor. Jeder Deutsche muss bereit sein, jeder muss mithelfen. Ich pfeife darauf. Ach so. Du denke daran, ich könnte mir das merken. Drohen, nichts als drohen. Seit einem Jahr tut ihr nichts anderes, als meinen Eltern und mir zu drohen. Ich habe genug davon. Und was ist, wenn unsere kommen? Und wenn sie nicht kommen? Sie kommen. Verlass dich drauf. Sie könnten dir dann einige Geschichten erzählen. So? Welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel die von dir und deinem Polacken. Glaubst du, du kannst dann noch weiter zur Schule gehen? Du bist ja verrückt. Ich gehe mit ihm zum Musikunterricht, das ist alles. Und ins Kino. Na und? Eine Deutsche mit einem dreckigen Polacken, pfui. Du Held! Vom Tonunterricht hat dich deine Mutter befreien lassen. Jeden Monat Angina, im Herbst Bronchitis und im Frühjahr Stockschnupfen. Ein echt nordischer Typ, dass ich nicht lache. Und jetzt flüsterst du in dunklen Ecken herum und bildest dir ein, du bist ein Mann. Daran wirst du noch einmal denken. Lass mich durch die Apotheke hinaus. Verstecke wenigstens die Pistole. Na bitte, sogar eine Pistole ist da. Ein richtiger Mann mit einer richtigen Pistole. Echt Buffalo Bill. Also was ist? Wlot pomiędzy szóstym i siódmym żebrem z lewej strony. W prawej komorze serca pocisk. Kalibru 9 mm. Wszystko jest, komendancie. Hermann Finke, mechanik zakładów Neumarka, lat 27, narodowości niemieckiej. Członek Jungdeutsche Partei od 36 roku. Strzelał z broni wyprodukowanej miesiąc temu w Rzeszy. Drugi oddział będzie się piekł. Wiecie, jaką mam instrukcję. Żadnych incydentów. Hitler tylko czeka pretekstu. Co go podkusiło, żeby się tam temu pchać pod lufę? Widocznie coś czuł. Pan wie, komendancie? 40 maszynek i tyle amunicji. Gdyby to się dostało w ręce Szwabów, Chryste Panie, jechać co? Gdzie? O Neumarka. Człowieku, teraz, kiedy wojna wisi na włosku? Mamy czekać z takim materiałem? Motorówka jego, synek też był. Mówią, że ukrywa się u tego aptekarza, Bejma, to jego wujek. No niech pan tylko powie słowo, komendancie. Niemożliwe, Rubach, ja naprawdę nie mogę słowo honoru. Ale pan wie, co tu się będzie działo, oni tylko czekają na sygnał, każdego Niemca pełno broni.
Róbmy tu porządek, komendancie, inaczej wszyscy zginiemy. Człowieku, czy ty nie rozumiesz? NSZ siedzi nam na głowie. Oni jeszcze ciągle czekają, że się dogadają z Berlinem. Nie możemy ruszyć nikogo. Panie komendancie! Rozlepiają. Nie, muszę dostać zgodę Warszawy. Teraz też? Też. No, żebyśmy tu tylko wszyscy nie leżeli. Powołuję do czynnej służby wojskowej wszystkich tych oficerów rezerwy pospolitego ruszenia i stanu spoczynku, podchorążych rezerwy i pospolitego ruszenia, podoficerów, starszych szeregowców i szeregowców rezerwy oraz pospolitego ruszenia, podoficerów stanu spoczynku, zaliczonych do pomocniczej służby wojskowej, bez względu na wiek, kategorię zdrowia i rodzaj broni, którzy otrzymali białe karty... Patrzaj, ty, nawet gomole nie zjadły. Tylko trochę naftaliną zajeżdża. Jeszcze mi koalitkę pomożesz. A ja nawet z ochotą jadę na tę wojnę. Przynajmniej będzie można innym powietrzem pooddychać. Nie polubiłem ja tego miasta. I ty, Piotruś, nie polubiłeś. A nie polubiłem, nie polubiłem. Sweter tatusiowi włożyć? A włóż, włóż, ja ciebie znam, ja ciebie obserwował. Kolegów ty tutaj nie znalazłeś. I do gimnazji jak z łaski chodziłeś. Bywało czasem w nocy się budzę, a ty krzyczysz. Jakby przyśniłeś coś strasznego, albo ludzie jakiś od siebie odpędzasz. A tam u nas, na wschodzie, zawsze spokojnie spałeś. Niepotrzebnie, ja tu ciebie biednego przywiózł. Niepotrzebnie. Tatuś, czego tatuś ode mnie chce? Ot i tak właśnie. Odprowadzisz mnie teraz na stację, pożegnasz i pierwszym pociągiem do babci pojedziesz, do Gudogaju. A mnie po co do babci? Po co, na co, jeszcze się pyta. Stąd do granicy blisko, zaledwie parę wiorst, a miasto nierodzinne. Obce, nikt tobie tutaj ręki nie poda. Ja bym chwili spokoju na tej wojnie nie miał. A w pociągu pewnie będzie ciasnota. Dziś wszyscy hurmem jadą do wojska. Pewno wcale nie będą puszczać cywili. Będą, nie będą, a ty pojedziesz. A jakim porządkiem, to już nie twoja głowa. Szynele i czapkę mi przynieś. Słyszysz? Do. To na który pociąg dać? No już pora obiadowa. Myślę, że do wieczora zdąży się obsprawić. Zdążysz do wieczora? No nie patrz tak jak zbój, no. No zrób jakąś ludzką minę. A bo ja tam nie wierzę w żadną wojnę. To może na ten nocny go dać? Tak. Punktualnie o 11, tylko bez żadnych głupot. Bo jak podstawią, to potem nie dam rady. No a wy, Rukcu, przegońcie tego Hitlera. Pięknie dziękuję, panie Marczewski. To przyślę tam panu kartkę z Berlina. Dziękuję. Cześć. Narzeczony wyjechał. Nareszcie, słuchaj, co robić? Moich starych ciągle nie ma. Wyszłam na pociąg z Gdańska, ale nic. Telefony nie łączą, żadne wiadomości. A tu, wiesz, ja chyba zwariuję. Co zrobimy? Najpierw cię uczeszę. Masz grzebień? Nie. Nie możesz przecież tak latać, jak straszydło. Och, Piotr, mówię ci, mam dość, wiesz? Co się stało, Piotr?
Nie, nic, nic. Co? Pójdziemy do mnie na górę i będziemy sobie opowiadać różne historie, aż do wieczora. A wieczorem zrobimy ten... Samowar. Samowar. Zrobimy. No to chodź. Piotr, co to znaczy? Tata poszedł do wojska. A ty? Takich jeszcze nie biorą. Nie, ja się pytam, co zrobisz. No. Otwórz. Po co? Otwórz. Jak kręc, nie ma tego lundrasa z Sybirii. Takie coś. Co robimy? No? A my tak, zobaczyć co u ciebie. A niby co ma być? No właśnie. W porządku? W porządku. A u was w porządku? Ty, Litwin, ty masz na nas złość. A najwięcej to na mnie, nie? No to sam jej. Ale teraz jest alarm. Alarm! Alarm? Tak, w całej chorągi. Ty, Litwin, ty jesteś w naszej drużynie, nie? Na zbiórkach się nie ma, ale jesteś, co? Jestem. Jesteś! No jestem. No to już, szykuj się. O 8 zbiórka. W Harcówce. Zgadza się. Punkt 8 w Harcówce. Chłopaki. Dobra już. Co było, to było. Nie, chłopaki. Idzie z nami? Chłopaki, ja wyjeżdżam. Jak? Gdzie wyjeżdżasz? No tam, do nas. Na wschód. A no, takie coś. Jak wyjeżdżasz, to wyjeżdżasz. Ojciec mi kazał. A Polska? Słyszeliście, chłopaki? Ojciec mu kazał, nie? No to co? Nasza rozmowa skończona, nie? Skończona? Skończona. Skończona. No to... Czuwaj, Gruch. Fräulein Bim. Jazda, chłopaki! Czy wszyscy dostali opaski? Tak, tak, mamy. Schować i nie pobrudzić. Opaski zakładamy w momencie rozpoczęcia akcji. Są jeszcze pytania? Nie ma. W porządku. Czy wszystkie zastępy pamiętają swoje odcinki? Pamiętam. Tak, tak jest. Tak, pamiętam. Ubrać się ciepło i wszyscy z krzyżami. Druhny gotowe? Sprawdzamy ostatnią apteczkę. Jodyna, woda utleniona. A, druh Chorodecki, no proszę. Myślałem, że cię już więcej nie zobaczymy, no cieszę się, Chorodecki, chodź. Na szczęście mam jeszcze jedną opaskę. Spóźniłeś się, więc powiem ci krótko. Obejmujemy służbę porządkową na ulicy Gdańskiej. Początek godzina 21.00. Trzeba mieć oczy i uszy otwarte na dywersję. Resztę powiedzą ci chłopcy. Tylko, że ja... O, jest. Masz. Dziękuję. Puść to. Nie. Spokój, truchaczek. Co to ma znaczyć? On nie pójdzie. Pójdę. Nie pójdzie. Spokój!
Dlaczego Horodecki nie ma iść? On wyjeżdża. Do 11 mogę. Co? Nie mra dawać ci urlop? Nie daj. Rozdzielcie. Całość, baczność! Co to za historia? Jakby... Truchaczek, wystąp. Biegiem na podwórko zatrzymasz Horodeckiego, przeprosicie się. I wrócicie razem do harcówki. Marsz. Nie ma go. No to przygotować się do apelu. Proszę o ciszę. Dziewczynki, spokój. Druhny i druhowie, zapomnijmy o tym przykrym incydencie. Nikt nie wie, ile jeszcze zostało nam dni, a może nawet godzin pokoju. Nikt nie wie, czy jeszcze jutro będziemy mogli spotkać się w tym gronie. Życzę wszystkim, wam i sobie, żeby tak się stało. A teraz proszę zgasić światło. Komisarz Zieliński. Wszystkich zatrzymanych doprowadzić tutaj. Jasne? Wykonać. Co, Rubach? Zadowolony? Tak, tyle, że za późno. Mówicie jak dziecko. Dopiero teraz dostałem zgodę ministra. Pięknie, ale tam już nikogo nie dostaniemy. Na pewno pochowali się jak szczury. Mogę się odmeldować. Przyszedłem się pożegnać.
pożegnać. Panna Maria. Czy ty myślisz, że ja chcę naprawdę jechać? No to jak będzie? No widzisz, ty tego nie zrozumiesz. My jesteśmy z Kresów, tam się wierzy w takie różne rzeczy. Wiesz, co to są zabobony? Die Zauberei? Nie, no nie wiem, ale chyba jakoś inaczej. Zabobony, przesądy. Może der Aberglauben? No nie wiem, za mało znam niemiecki. No widzisz, jakbyś nie pojechał, moglibyśmy poszukać w słowniku. A to sobie jedź. Co się stało? Tam ktoś jest. Zdawało ci się. Nie, słyszałam. Przechodzi przez hol. Nie zamknęłaś od podwórza? Nie. Rano tamten nie wszedł Konrad. Kto? Mój kuzyn. I nie zamknęłaś za nim? Wyposiłam go tędy. Gdzie tu się robi światło? No widzisz, to tylko policjant. Ty jesteś córka starego Bema? Mam nakaz rewizji. Proszę. A ty? Jestem znajomym. Nazwisko? Chorodecki. Pola? No jasne. Jasne, jak dla kogo jasne? Daj dokumenty. Chorodecki, Chorodecki. Może panowie zaczną? O, my już kończymy. Tam jest czysto. Tego sprawdziłeś? Polak, pan Chorodecki. No to przepraszamy. Specjalna sytuacja. Chwileczkę. Może powiecie jej, o co chodzi? Ty! Puknij się! Nie widzisz, gdzie jesteś? Szybciej, do szeregu! Dołączyć do grupy. Jazda, jazda, na co czekacie? Szybciej! No i co? Czysto. A u pana? Kilka grubszych rybek. Ale nie wszystkie. Mówiłem, że za późno. Zobaczcie na te mordy. No, już wszystko zamknięte. Zadowolona? Teraz tak. Czyste wariactwo. Kto by tędy wchodził? Dom stoi osobno, wysoki. Nie, nie, wszystko musi być zamknięte, wszystko. Ja bym nie mogła. Już. No to teraz ja... Co teraz? No wiesz, muszę jechać. Piotr, nie jedź. Naprawdę muszę, wiesz, ojciec. Ja też mogłam pojechać do Gdańska, z moimi. No to czemu nie pojechałeś? Piotr. Nie pojedziesz, nie zrobisz mi tego. Przecież ja tu umrę ze strachu. Masz krewnych, rodzinę. Coż ty, kogo ja mam? Wuja Neumarka? My jesteśmy tam za... Jak to będzie po polsku? Z wyrodek? Chyba wyrodek. No za wyrodków. Nikt nas nie chce, nikt mi nie pomoże. Popatrz, jaka ja jestem malutka w takim wielkim domu. Mówisz jak dziecko. Bo ja jestem dziecko, Piotr. Nie zostawię dziecka samego. Albo zrób chociaż tak. Masz jeszcze trochę czasu? No widzisz, niedużo. Ale trochę? No widzisz, to chodź, umie mnie rążki, umie mnie buzie, połóż mnie do łożeczka i poczekaj, aż zasnę. Potem sobie pójdziesz. No ale mój pociąg. Ja będę prędko zasypiała. Gdzie masz piżamę? Koszulę, w szafie.
dalej. Na górnej półce. Te? Wszystko jedno. Miałem dziecko położyć. No jeszcze z dziewko. Ja już muszę być precz, Marczewski. Ale on zaraz powinien nadejść. Nie miej złości, Marczewski. Rozkład jest święta rzecz. No ja rozumiem. Lebel jest niestety bronią jednostrzałową. Jednakże przy pewnej wprawie można z niego prowadzić gęsty i skuteczny ogień. Niestety Liga Obrony Powietrznej Państwa dysponuje bardzo małą ilością amunicji do tej broni. To wszystko na dzisiaj. A w razie potrzeby, pan instruktor jest upoważniony do wydania karabinu uczniom posiadającym przeszkolenie w PW. Można? Druk okupcowy? Widziałeś? Idź. Druk okupcowy, byłem u wujka w Gdańskim lesie. Niemcy zrzucili tam i skoczków. Nie mówi się tamuj, tylko tam. Tak jest, druhu chówcowy. W którym miejscu to było? Za wiaduktem. Powiedzieliście w koszarach? Poszliśmy, ale tam wszyscy wyjechali na front. No tak. Można się było tego spodziewać. Jedź na policję. Potem wracaj, gdzie się wszyscy będziemy potrzebni. Rozkaz. Idę stąd. Gdzie?
Proszę pana, ja chciałbym do... Czekaj. Proszę pana, może pan powie, do kogo iść, bo w Gdańskim lesie są... Oczywiście widziałeś szpiega, siedział na drzewie i dawał znaki latarką. Znamy to, znamy. Czego? Nie wiem, do kogo iść. Wszyscy psiakręcy uciekają. Nie wszyscy, nie wszyscy. Czego chciałeś? Niemcy są w gdańskim lesie. Tanki? Zrzutki. Dużo? Będzie za 30 sztuk. Słyszeliście, chłopcy? Róbcie tak, żeby nie było za późno. W lesie to oni nie zostaną. Myślę, że już są w Bydgoszczy. A ty słuchaj. Wydział śledczy jest precz i w ogóle balagan. Wiesz, gdzie jest sztab dywizji? Wiem. Biegnij i proś do generała. Psiachnąć do samego generała? Tylko do generała. Jak on nic nie poradzi, to biegnij. Ale... Biegnij, biegnij. Gorzej jest na północy. Mam wiadomości, że... 27 odcięli. 9 rozpołowiona. Brygada w rozsypce. Tak? Siedzą w kotle razem z grupą Czersk. Co? No nie wiem, czy dadzą radę się przebić. Musieliby rozwalić ten pancerny zagon, który jest między nami i już dochodzi do Wisły. Nie wiem, czy dadzą radę. Boję się, że ich rano rozjadą i wtedy wszystko zwali się na mnie. Dobra? Będę czekać. Daj znać. Tak, powtarzam. 17, 14, 21, 27, 12, 40, tak. 40. Dowódcy 6-1. A jest, panie generale. Tak, przyjąłem. Panie generale, to jak będzie? Dziękuję ci. Dobrze spełniłeś swój obowiązek. Panie generale, a może mógłbym się przyłączyć? Do czego? No do akcji. Do jakiej akcji? Na zrzutków. A ile ty masz lat? Robię maturę. Za rok. Niestety, tę akcję przeprowadzimy jeszcze bez ciebie. Łącz tryszczyn. Tak jest, panie generale. Bardzo przepraszam. Pan generał chce przeprowadzić tę akcję, że się tak wyrażę, we własnym zakresie? Czy skłonny byłby pan przekazać ją komendzie miasta? W takim razie będę musiał prosić o wojsko. Ja sam, prawdę mówiąc, dysponuję tylko 48 żandarmami. Pan jest nauczycielem, prawda? Tak jest. I jeszcze przed tygodniem uczył pan dzieci. Przed tygodniem były ferie. Ale komendantem miasta został pan od poniedziałku. Tak jest, od poniedziałku. Zdradzę panu pewien sekret. Nie będzie żadnej akcji. Jak to nie będzie? A dywersanci? A kto ma ich łowić? Moi kanceliści, gończy, kucharze? A nie moglibyście... Nie! Zdjąć coś z pierwszej linii znaczy otworzyć front. Nie możemy nic zrobić. Zupełnie nic. Ty, a może sami poszukamy? Czego? Czego? Zrzutku! Myślisz, że ich znajdziemy? Ty uważaj, ja coś czuję. Co czujesz? Coś w powietrzu. To po konia. Ja czuję, że oni tu muszą być. Zrzutki? Zrzutki. Ocieli ho. Ty, a może to ten? Nie, ten. Skąd wiesz? Takiś mądry? A tak. A pokazać ci, żeś głupi? No pokaż. Jestem z obrony przeciwlotniczej. Proszę dokumenty. Ja tylko popatrzę i pójdzie pan dalej. Może jakąś legitymację. Tam! Nazwisko! No!
Nazwisko! Ich bin ein Pfarrer. Name! Niemeyer. Vorname! Albert. Wangesprungen! Aber meine Herren, gdzieś du sorry? A co się bawi ta? Na bok, ludzie! Będziesz gadał? Raz, dwa? Może do sztabu. Durny ty, widzisz jak mnie stukli? A kto? Tacy sami. Na strychach siedzą ciach. No to ja z takim krótko. Odwróć się ty! Idź ty, pociarumne! Kogo chcesz strzelać? Pastora? A ja takich pastorów, o, dywersant. A może ty też dywersant, co? Idź ty, bo ci naleję. Widziałeś kiedy takiego starego na spadochronie? Cholerne antki. Chodźmy. Ty! A gdzie rower? Nie ma. No to co? Biegiem. Rauchen Sie? Danke. Ich rauche nicht. Überhaupt hat mich Gott vor allen Leidenschaften bewahrt. Bestimmt deswegen, damit ich mehr Kraft habe, seine ungezählten Gehässigkeiten auszuhalten. Sie sind sozusagen Pastor. Und Sie sagen solche Sachen. Vielleicht bin ich auch ein schlechter Pastor. Sicher deswegen musste ich meine Schäfchen in Mecklenburg verlassen. Das Dritte Reich kam zu dem Schluss, dass ich meine Seelsorgerpflichten wohl besser in einem Ort namens Dachau erfüllen würde. Haben Sie diesen Namen schon einmal gehört? Die ganze Welt kennt das größte Konzentrationslager in Deutschland. Ja, so sagt man. Aber ich habe es vorgezogen, das nicht selber zu überprüfen. Deshalb habe ich mir erlaubt, über die Grenze zu gehen. Vielleicht nicht ganz offiziell. Bei Verwandten in der Nähe der Stadt Konitz möchte ich mich niederlassen. Sagen Sie lieber Chojnice. Ja, ich werde es mir merken. Das heißt, wenn ich überhaupt noch Gelegenheit dazu haben werde, mir irgendetwas merken zu können. An sich ist das so eine einfache Sache, aber dennoch. Niemand will es in den Kopf, dass es einen Deutschen gibt, der vor Deutschen flieht. In jedem Ort, ohne Ausnahme, wurde ich als Spion oder Diversant entlarvt und erst einmal an die Wand gestellt. Bisher wunderbarerweise immer nur vorübergehend, aber auf die Weise fürchte ich, werde ich Warschau wohl nie erreichen. Ich habe Freunde dort. Polen. Verstehen Sie? Soweit kann ich Sie nicht begleiten. Also was machen wir? Was will man mit einem Geistlichen schon machen? Warten Sie. Und was machen Sie morgen? Man wird sehen. Vielleicht denkt sich der liebe Herrgott über Nacht eine neue Überraschung für mich aus. Wenngleich, seine letzten Überraschungen erfüllen mich mit leichter Unruhe. Dort werden Sie Ihnen wohl helfen. Ich hoffe. Alles Gute. Danke. Vielleicht wird's diesmal wirklich gut. Da ist ein fremder Pastor. Er bittet um Unterkunft für diese Nacht. Was soll ich tun? Soll ich ihn ins Pfarrhaus bringen? Blödsinn, Pfarrhaus. Wissen Sie nicht, was im Pfarrhaus ist? Selbstverständlich, jawohl. Es war nur, ich habe mir schon gedacht. Ein Deutscher? Ganz sicher. Ich habe ihn genau ausgefragt. Er hat einen Schwager in Konitz. Auch Pastor. Zu dem will er. Was soll ich also jetzt mit ihm machen? Halten Sie ihn noch auf. In 10 Minuten lassen Sie ihn in die Kirche. Und einschließen, verstanden? Jawohl, einschließen. Auf keinen Fall vor morgen früh rauslassen, klar? Jawohl. Steh nicht rum.
An die Arbeit! Nun, wie steht's? Einen Moment. Es tut mir sehr leid, Herr Pastor, aber unser verehrter Herr Pfarrer ist in einer dringenden Angelegenheit weggefahren. Ich weiß selbst nicht, wohin. Er macht mir Sorge, unser Herr Pfarrer. Er hätte schon längst zurück sein müssen. Fertig? Fertig. Zum Treffpunkt. Zum Treffpunkt. Mal los! Verbindung hergestellt? Jawohl. Achtung! Ihr kennt alle eure Aufgaben? Du? MG34, Turm. Du? Chor linke Seite. MG38, Chor linke Seite. Du? MG15, Chor linke Seite. Alles in die Stellung. Rechts. Um. Ohne Tritt. Marsch. Was gibt's? Eigentlich nichts. Wird ein schwerer Tag morgen, was? Ja. Ein großer Tag. Und schön. Ob wir viele Verluste haben werden? Hast du Angst? Und Sie? Aber auch wenn ich Angst hätte, ich würde niemals. Na eben. Ach, der Gruppenführer kommt. Sonst noch was? Nein. Überprüf noch mal das Kabel. Heil Hitler! Heil Hitler, lieber Glaser. Heil Hitler. Moment. Gibt's was Neues, Herr Vorsitzender? Im Morgengrauen wird General Strauß die Polen vor Bromberg massiv angreifen. Gegen 10 Uhr müsste es soweit sein, dass sie sich geschlagen zurückziehen. Verstehen Sie mich? Selbstverständlich. Soweit ich informiert bin, gibt es für uns kein Risiko mehr. Für mich ist nur eins wichtig, ob der Befehl bestehen bleibt. Ja. Dann interessiert mich kein Risiko. Gute Antwort, Glaser. Macht mir Freude. Wollen Sie der Führung noch etwas übermitteln? Irgendwelche Bemerkungen, Wünsche? Ich habe doch so viel Munition für das MG erhalten, wie vorgesehen war. Vater, du störst. Leider können wir Ihnen keinen Schuss mehr geben. Die zwei letzten Transporte aus dem Reich sind heute Abend abgefangen worden. Verdammte Polacken. Sie werden also sparen müssen. Ich werde mit meinen Männern die Aufgabe auch so lösen. Die auswärtigen Kameraden übernachten hier. Alle übrigen verlassen höchstens zu zweit das Haus. Wegtreten. Guten Abend, Vater. Was willst du? Ich bin nicht als dein Vater hier. Ich wollte... Rede schon, aber beeile dich. Ich sehe dich jetzt so selten. Ich Vater, habe viel zu tun. Wirst du heute bei Tante Anna schlafen? Möglich. Darf ich dich ein Stück begleiten? Du hast deine Befehle. Ich habe auch noch etwas vor. Ich werde auf dich warten. Auf keinen Fall. Du musst für morgen ausgeruht sein. Ich werde auch so ausschlafen. Nein. Für einen Soldaten ist auch der Schlaf Dienst. Und wir sind jetzt hier alle Soldaten, auf die unser großdeutsches Reich sieht. Verstehst du das? Jawohl, Vater, du hast recht. Und morgen denke daran. Du bist Konrad Neumark.
der Sohn von Wilhelm Neumark und der Enkel von Adolf Neumark. Das wird dir Kraft geben im Kampf um unser Ostland, um unsere Stadt Bromberg. Jawohl, Vater. Die pommersche Kräftegruppe hat die Brahe überschritten und in einem kraftvollen Stoß mit der Spitze die Weichsel südwestlich Graudenz erreicht. Damit ist die Verbindung mit der aus Ostpreußen Richtung Graudenz vorgehenden Gruppe nahezu hergestellt. Die im nordöstlichen Korridor befindlichen polnischen Heeresteile sind abgeschnitten. Tłumacz, co mówili? Nie wiem. W każdym razie idziemy naprzód. Naprzód? Gdzie? W którym miejscu? Przepraszam, to my, to znaczy Niemcy idą naprzód. Ach tak. To wy idziecie. Gdzieście już zaszli? Piotr, nie gniewaj się. No gdzie? To się radza. Jeszcze gdzie? Minęli Częstochowę. Częstochowę? A tam było jeszcze coś o nas. Weichsel, Graudenz. Coś o Pomorzu. Mów! Powiedzieli, że niemieckie wojsko doszło do wyspy i że zamknęli Polaków w kotle. Brednie. A zresztą to może być manewr. Przemyślany wojskowy manewr. Wciągnąć ich do środka, otoczyć i ciach. Za tydzień będziemy w Berlinie, zobaczysz. W Berlinie? Na tych waszych konnikach śmiesznie. To wy jesteście otoczeni. Jutro Niemcy mogą być w Bydgoszczy, a jemu śnicie Berlin. Piotr, ja tylko tak... Nie. Ja rozumiem. Ile kilometrów może być stąd do Włocławka? Piotr... Ile? Ze 100. 100? W 2 dni przejdę. Zostawisz mnie? Chodź ze mną. Ja? A czemu nie? Umiesz chodzić. Nie mogę. Dlaczego? Ja muszę zaczekać na rodziców. Jakby mnie nie zastali, umarliby ze strachu. Przecież oni są po tamtej stronie. Tak. Tam ci Murowa. A jak tylko wojna się skończy, wrócisz do mnie i już nigdy się nie rozstaniemy. Nigdy. No to idź, wykąp się. A ja podpompuję rowę i znajdę coś do jedzenia. Schon wieder. Kommst du jetzt immer im Morgengrauen? Entschuldige. Ich bin die ganze Nacht umhergelaufen. Ich hab's nicht fertig gebracht, mich schlafen zu legen. Und dabei muss ich heute ausgeschlafen sein. Ja. Siehst du? Konrad, was ist mit dir? Ach Kind, weißt du, wie viel Einwohner Bromberg hat? Weiß ich nicht. 140.000. Interessant. Wirst du mir jetzt auch die Oberfläche der Grünanlagen und den Gasverbrauch der Familie angeben? 140.000. Und wie viele Deutsche? 9.000. 9. Ein Tropfen im Meer. Ein Tröpfchen, nicht wahr? Konrad, was ist los? Was geht draußen vor? Bleib heute zu Hause, ja? Geh nicht raus. Dass du mir nicht mal die Nase raussteckst, verstehst du? Was heißt das? Habt ihr wieder irgendeine Dummheit ausgeheckt? Lass dir das jetzt gleichgültig sein und höre auf mich. Wenigstens ein einziges Mal. Aber pass auf. Du gibst dich mit Polen ab. Und hier geht es um die Köpfe von Hunderten von Deutschen. Ich möchte nicht, dass sie für deine Geschwätzigkeit zahlen müssen. Und ich möchte selber auch nicht zahlen. Ist das klar? Ich glaube, ja. Dann vergiss es nicht.
ty robisz? Piotr! Dobranoc. Piotr, czyś ty zwariował? A dlaczego? Nie mogę wszystkich nocy spędzać na krześle. Twój ojciec mi to wybaczy, co? Ty musisz jechać. Wszystko gotowe. Rower masz na dole, jedzenie, pompka. Wszystko jest. A co to jest? A to jest, żeby kapa dobrze leżała. Żeby kapa dobrze leżała? Posłuchaj, ty nie możesz zostać. Proszę cię, musisz jechać do Włocławka. Nie zdążyć do wieczora. Proszę cię, robi się dzień. Jasny dzień już. Posłuchaj, słyszysz coś? Nie. No właśnie. Nie rozumiem, co właśnie? No nie słychać armat. I co z tego? No jakby byli blisko, byłoby słychać, rozumiesz? Nie zostawię cię, póki nie usłyszę. Odwróć się. A teraz idź. Połóż się. Wyglądasz jak zmora. Dobranoc. Piotr, a jakbyś coś wiedział, coś takiego przeciw Polakom, co byś zrobił? Jak to? Przeciw Polakom? Nie wiem, mówię tak sobie, co byś zrobił? Wiadomo. To znaczy? Poleciałbym na policję. A jakby to był sekret, mój największy sekret na świecie. Co to znaczy? Ty coś wiesz. Nie, puść. Tam coś było w tych komunikatach. Przysięgnij, słyszysz? Przysięgnij. To... Po co mówiłaś? Żeby sprawdzić. Co sprawdzić? Czy mnie kochasz? Och, ty...
C-Dur-Toccata. Was los? C-Dur-Toccata von Bach. Ach so, der Pfaffe von gestern. Ich rufe Edelweiß, ich rufe Edelweiß. Stellung werden bezogen. Auf den Turm ab. Stellung besetzt? Was seht ihr? Die ganze Danziger Straße entlang polnische Trosse. Auf dem Kaufhaus bringen unsere ein LMG in Stellung. Jetzt sehe ich auf einem der Dächer an der Danziger Straße Leute von uns. Gebt auf das Telefon acht. Es ist möglich, dass ich euch nach unten rufe. Ende. Jawohl. Es ist soweit. Ich zähle bis 10, dann Feuer frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Detonation gehört. Ist was zu erkennen? Moment. Es sieht aus wie brennende Benzintanks. Ich denke, dass unsere am Bahnhof angreifen. Vorwärts. Alle raus. Beeilung. Schneller.
Nasi lecą od warsztatów! Zostańcie tam, chłopaki! Ja polecę po swoich! Rozbite jednostki nie mogą iść przed Bydgoszcz. W mieście dywersja. Ulice chwilowo zaryglowane ogniem. Puść ich jakoś bokiem. Jak otworzę drogę, dam ci znać. Nie martw się o mnie. Hitler tędy do Bydgoszczy nie wejdzie. W porządku, stary, w porządku. Tomasz Meldunek. Przepisz i wyślej. Szybko. Panie generale, z komendy miasta nie możemy się z panem połączyć. Co się dzieje? Piąta kolumna. To co możemy zrobić? Niewiele. Wszystko, co miałem, pchnąłem na miasto. Będą oczyszczać główne ulice. Za 10 minut wchodzę do akcji z moją żandarmerią. Będę się meldował. W porządku. Tylko obawiam się, że będzie pan miał niewiele do meldowania. Za dużo ich, majorze. Biegiem! Widzisz tę koloniarkę? Co mam nie widzieć? Widzę. No to leć i czekaj na gwizdek. Dobra. Kto tam? Ja. Nie ma pan drugiego karabinu? Mam. Składany, za cholewą. To pan daje ten granat. Jeszcze czego? Pan daje granat, co? Pan ma rękawy, ma ja nic. A on mi rzuca? No jasne. 121, 122, 123 i siup. Dobra. Tylko uważaj. No zaraz wyskoczą. Dobra, dobra.
Ich bin's, Neumark. Horst ist gefallen. Jawohl. Komm, Egon, wir verlassen die Kirche. Runter! Panie komisarzu! Przodowniku! Panie przodowniku, można iść, tu nikogo nie ma. Jak to nie ma? No nie ma, rozpłynęli się. To ty rozwaliłeś frontowe drzwi? Ja? Niech pan patrzy, co zostawili. Którędy oni uciekli? Ja wiem. Tyle tych tu zakamarów, że... Nicht schießen! Bitte, meine Herren, nicht schießen! Ich bin Pfarrer. Pastor, ich nur zufällig in dieser Kirche. Mit der Schießerei habe ich nichts zu tun. To nasz pastor. Jaki wasz? No taki z ulicy. Co to znaczy z ulicy? Ich habe hier nur Orgel gespielt. Gespielt, verstehen Sie? Und... Oh mein Gott. Dobra, dobra. Do sztabu. Dywersant. A my, chłopcy, do okien. Oczyścimy okolice. Schlimm? Wie viel Munition habt ihr noch? Zwei volle Kisten. Gut. In Ordnung, ja? Jawohl. Und wo ist das dritte MG? Aufstehen! Wie stehst du denn da? Achtung! Man hat mich aus dem Reich hergeschickt, um aus euch gute deutsche Soldaten zu machen. Und ich werde das schaffen, bis euch das Wasser am Arsch kocht. Verstanden? Denn was ist ein Soldat, der seine Waffe dem Feind überlässt? Ein Feigling. Ein Scheißkerl. Ausrüstung überprüfen, Munition ergänzen, wir gehen in die zweite Stellung. In 10 Minuten ist alles fertig. Hm? Mach schon! Zusammen.
schießen! Bitte nicht schießen! Tych do sztabu. Broń rozdaj chłopakom, a któremu braknie, niech idzie ze mną, weźmiemy z policji. Akurat dadzą. Sami weźmiemy. No jazda, szybciej. Cholera z nimi. No, prędzej, ruszać się. Na komisariat. Na policję. Ty! No weźmie ten karabin. Ty stąd? Stąd? Znasz się na tym? Ja tam się na wszystkim znam. W PW to byłem pierwszy. No to masz. Bierz tę bandę, walcie na Stare Miasto. Ja idę na komisariat. Jakbyś coś potrzebował, zadzwoń. Dobra. No to jazda, chłopaki! Cyrkus graje! Hurra! Tam się skryli. Czterech, w cywilu. Przeszukać domy wzdłuż rynku. Bronek i Palasun zostają tutaj. Jazda! Uciekaj pan stąd! No! Da ist einer! Tu są! Granatem ich! Wychodzić raus! Oder ich schmeiße die Granate! Nicht schmeißen! Nicht schmeißen! Zapytaj pan, gdzie drugi? Kamrat! Rzucaj pan! Komm die raus! Oder ich schmeiße! To jak?
Obszukajcie go, może mieć coś przy sobie. Chcieli wiać tamtędy, ale jednego kropnąłem na górze. Aleśmy im dali, co? Tym drugim. Za komendę z nim. Potrzymaj, Henie, potrzymaj. Chodźcie, chłopaki, chodźcie, idziemy. Śpi, śpi. Jeszcze czas. Jeszcze możesz spać. Co to? To jest nic. Nie wiem. Tylko tak czasami. Jezus, są w mieście. Nie, to nie oni. To nie wojsko. Naprawdę, możesz zostać. Ty głupia, przecież słyszę. Nie, nie była armat. Ani bomb, ani samolotów. Sam mówiłeś, że muszę być. A nic nie ma. Zaraz, zobaczę. Nie musisz patrzeć. Ja ci powiem. To nic ważnego. Takie miejscowe awantury, wiesz? Miejscowe? Ty coś wiesz. Od początku wiedziałaś. Gadaj, co to jest? Przysięgam ci, nic nie wiem i nigdy nie wiedziałam. Tego mnie się zdawało. Zdawało, ty... Piotr, proszę cię, zostań tutaj. Nie wyłącz, słyszysz? Oszukiwałaś mnie. Kłamałaś całą noc i całe rano i nawet wtedy. Nie! A ty? Ty byś mi powiedział? Proszę państwa, co tu się dzieje? Niemcy! Jacy Niemcy? A tutejsi awantury robią. Dużo Polaków jest trafionych. A nasi? A byli tu jacyś, tacy młodzi. Byli na drugim podwórku. Może jeszcze są? Na drugim podwórku? No. Przepraszam. No nareszcie. Co ja się ciebie, przeklęty, naszukałem? Aż ludzie powiedzieli, to jestem. Co jesteś, co jesteś, co? No jestem, prosto jestem. Powiedz, co robić. A gdzie byłeś przez ten cały czas, co? Gdzie byłeś jak... Ja? No właśnie. Co to? Nie pojechałeś do babci? Tak, jakoś wyszło. Tata się zmartwi. A widzi pan. A teraz szukam swoich i nie widzę. A jak ja bym przystał do pana? W PW byłeś? Byłem. No to Ruksu, chodź z nami. Słuchaj, ty zejdź z Bielaw, że oni sobie poradzą. A ty idź na Bernardyjską, tam coś nie jest w porządku. Nie idzie przejść przez most. Musisz wywalić Niemców za plac. Rozumiesz? No. No to trzymaj się, stary. Kogo widzę? Towarzysz Marczewski. Czego chcesz? Daj broń. Przecież masz. Nie dla mnie. Dla ludzi. A to i ludzi masz. No, no. Daj 20 karabinów i kulki. Co ty, Marczewski? Co za głupoty? Do kogo przychodzisz po broń? Do mnie? No dłukniże się! Ja tam wszystko jedno od kogo wezmę. Wezmę od diabła, wezmę i od ciebie. A ode mnie nie, bo ci nie dam. Czasy się zmieniły.
Wszyscy boimy się Hitlera. I ty też. Zapal sobie. Podpisz. Zabieraj. Teraz ja. Proszę zlikwidować. Bierze tobą. Marczewski. Pamiętaj, jak się to skończy. Oddasz wszystko, co do sztuki. Z gardła ci wyjmę. Krasnej gwardii nie zrobisz, bratku. Następny. 1653D. Pisz. A, to pan. Nie poznałem pana. Dzień dobry. Pan Chorodecki. Towarzyszu Marczewski, jak to jest? Szkejblów też przyjmujecie? Szwabskich lizuchów? Jakich lizuchów? Ja tego Gzubka znam. Jego stary jest na froncie. Może jest, może nie ma. A co synek robi, to my dobrze wiemy. Ty wiesz, co my wiemy, co? A co tu jest do wiedzenia? Prosto byłem raz u Bemów i on mnie tam widział. To wszystko. U jakich Bemów? Tych od apteki? Znam się z ich córką. Chodziliśmy razem na lekcje fortepianu. A ty wiesz, Marczewski, kto to jest Bem? Wiem, ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Szwagier być... starego Neumarka. Ojej, to możesz mu nie dawać śluz. No dobrze, a ja... Sam se poradzisz. Ale to Brechta, pan Marczewski, zwykła Brechta. Idziemy, chłopaki. Panowie, pozwólcie, ja z wami, dobrze? Pozwólcie przyłączyć się. A czego i tak się wydzierasz? Chcesz Niemca spłoszyć? A nie, nie. Gdzie tam? To tylko tak z nerwów. Będę cicho jak mysz podmiotła. A ty co, nie tutejszy? A bo ja z Kresów, panowie. Znasz dobrze Bydgoszcz? Znam. Jestem tu już trochę, kilka miesięcy. To wracaj do domu. A dlaczego, panie majorze? Nam potrzeba takiego, który zna tu każdą dziurę. Uwaga, chłopcy. No nie słyszałeś... Tak się poplątało. Tak się poplątało, że Jezus Maria, no. Broń nie dają, przyjąć nie chcą, a ja muszę, druhu, no. No muszę. No niech druh coś zrobi, no. No przecież druh nie zna. Druh wie, że ja nie trzymam z Niemcami. A kto mówi, że ty trzymasz z Niemcami? Haman z policji, gadzina. Widział mnie tam, tych Niemców, ale ja tylko tak, no. Nic więcej. Druh mi nie wierzy. No, czego ty właściwie chcesz? Żeby druh zadzwonił na policję i powiedział, ale, zaświadczył. Ale co? Ale... Ja nic nie wiem. Jesteś u nas krótko, mało się udzielałeś, a potem w ogóle zniknąłeś. Ale... Ja ci dam dobrą radę, iść do domu. Zaczekasz, to się wszystko skończy. Ale... Wtedy wyjaśnimy, wszystko spokojnie. Ale druhu... Druhu, ja tak nie mogę. Ja muszę się dołączyć, wziąć udział. Druhu, druhu. A dajże mu spokój. Ludzie! Ludzie! Tam jest broń! Leży tego do jasnej cholery! Gdzie? Gdzie? Gdzie ta drożownia? Tam na lewo! Prędzej, chłopaki! Biegam, bo rozbiorą! Tędy, tędy i na dół! Ostatnia skrzynka. Mieli tego. Oddaj im przez nas klubę. Pierwszy, puszkaj no! Puszkaj! Puszkaj no! No! A kawalerie tutejszy, co? No puszkaj, ja pierwszy, no ja muszę. A skąd to kawaleria jest? Można spytać?
No, to my się znowu widzimy. Mało czasu, a szkoda, bo zaśpiewałbyś mi tu, synku, baranim głosem. Mnie cię gdzieś trzymają? W koszarach, na warszawski, odprowadzić. Stoło, bałwa! Jazda, jazda już. Na? Wie haben Sie dich geschnappt? Mit Waffe oder ohne? Czy pan zwariował? Ja nie jestem Niemiec. Jestem Polak. Polak, ja nawet nie umiem po niemiecku. Was willst du? Hier sind nur unsere. Otwórzcie, słyszycie? Otwórzcie, ja muszę rozmawiać z oficerem! Otwórzcie, pomyłka! Ja muszę wyjaśnić! Schweig du, Waschlappen. Es ist nichts verloren. General Strauß ist bald hier. Kriech nicht vor den Polacken. Ja, nie jestem nie. Haben Sie einen Kompagnon, Pastor? Ja, gehen Sie. Wischen Sie ihm das Gesichtchen ab. So ein Bastard müsste Ihnen doch gefallen. Der Herrgott sieht alles. Und was schlimmer ist, er sieht es nicht nur, er behält es auch im Gedächtnis. Meine Herren, England und Frankreich haben uns den Krieg erklärt. 3 września przekazano rządowi niemieckiemu ultimatum. Wobec odrzucenia go przez Hitlera wojna na zachodzie stała się faktem. Na całej granicy francusko-niemieckiej zaczęto działania bojowe. Również wojska i flota angielska rozpoczęły pełną akcję wojenną. Następne komunikaty podamy w miarę napływu dalszych wiadomości. Nie jest dobrze, Marczewski. Wojsko schodzi z pozycji. A sztab? Wyjedzie w nocy. Do rana wszystko będzie precz. Nie rozchodzić się! Dowództwo obejmie Filus. Tak jest! Jedziemy do generała. Panie generale, kolejarz Marczewski ze służby pomocniczo-wojskowej. Puścić. Panie generale, zostawiacie Bydgoszcz? Panie Marczewski, pan tu zrobił dużo. Może więcej niż my wszyscy. Dlatego będę z panem szczery. W tej chwili nie chodzi już o utrzymanie tego czy innego miasta. Chodzi o wynik całej wojny. W radio mówili, że Anglia i Francja... Naturalnie, ale to potrwa. Na razie przyczółek bydgoski jest nie do utrzymania. Jutro do południa oddam miasto. Pozostaje jeszcze jedna sprawa, o której mówiliśmy, zanim pan przyszedł. Internowani Niemcy. Jest ich kilkuset, a mój sąd polowy nie istnieje. A nawet gdyby istniał, to ile spraw można rozpatrzeć w ciągu jednej nocy? 5, 10, a 20.
No dobrze. To zabierzcie ich. Pan wie, ilu żołnierzy potrzeba do eskorty tylu ludzi? A ja tych żołnierzy nie mam. A 15? Nie. 15 jest w marszu, po ciężkich walkach. Musi jak najszybciej zająć nowe pozycje. Inaczej zostanie otoczona. To co zrobić, panie generale? No właśnie. Co zrobić? Panie generale, ja bym wiedział, co zrobić. Oczywiście mogę rozstrzelać wszystkich bez sądu. Oni by się nie cackali. Panowie są też tego zdania? Z nami pójdą tylko ci, których zatrzymano w polskich mundurach. Reszta? Panie majorze, proszę zakomunikować internowanym, że są wolni. Ale tam są mordercy, szpiony, dywersanci. My ich łapali z bronią w ręku, mokrych od krwi. To jak tak idzie? Generale, pan nie ma prawa. Proszę się jeszcze zastanowić, panie generale. Panowie, za tą ścianą są winni, ale może są i niewinni. Dlatego proszę przyjąć do wiadomości, że się zastanowiłem. Proszę wykonać. To po co to wszystko? Na mocy rozkazu dowódcy 15. Dywizji Piechoty, obejmującej swoim działaniem obszar miasta Bydgoszczy, zawiadamia się, że wszyscy internowani, z wyjątkiem osób zatrzymanych w polskich mundurach, mogą wrócić do domu. Proszę przetłumaczyć. Tak dobrze. Ich übersetze die Worte des Majors ins Deutsche. Auf Befehl des Kommandeurs der 15. Infanteriedivision, der die Befehlsgewalt in der Stadt Bromberg ausübt, habe ich Ihnen mitzuteilen, dass alle Internierten, mit Ausnahme derjenigen Personen, die in polnischen Uniformen festgenommen wurden, sofort nach Hause entlassen werden. A ty co tu robisz? Soweit der Befehl des Kommandeurs. Nach meiner Meinung ist es die Pflicht jedes Einzelnen... Widzi pan, tak prosiłem o karabin. Ja tam nic nie wiem, ale jedno ci powiem. Musisz wszystko zrobić, żeby ciebie tu jutro nie było. Jutro mogą tu już być Niemcy. A pan? Nie martw się o mnie. A ci gdzie pójdą? Do Torunia, do sztabu. Wszyscy z Niemiec zrzuceni w polskich mundurach. Coś mało ich. Ej, ej, czekaj! Schon wieder Sie? Ja. Es ist komisch, hm? Aber ich habe schon aufgehört, mich zu wundern. Offensichtlich hat mich der Herrgott als Zielscheibe für seine Späße auserwählt. Ich bewundere nur seine Einfälle. A ten skąd tutaj? Zrzutek spadochronowy. Mówili, że był w mundurze. Sami Niemcy go wydali. Jaki on tam zrzutek? Czego się tak kręcisz? To nie przerębel. Rozumiemy się. Wartownik, wyłączyć. Tak jest, panie majorze. Danke. To ja.
Przychodziłam dwa razy. Gdzie byłeś? Bardzo się bałam. Ty zawsze się bałaś. Przez cały czas bałaś się i bałaś, przez to ja... Bałam się o nas dwoje. O ciebie i o mnie. Razem. Nie ma już żadnego razem. Ty jesteś Niemka, ja jestem Polak. Prowadzimy wojnę, nie mamy z sobą nic wspólnego, rozumiesz? Ja nie prowadzę żadnej wojny. Po prostu jest mi strasznie. Polacy zabili dziś tylu Niemców. Polacy? A Niemcy? Przepraszam. Nie o to mi chodziło. Po prostu już nie mogę. Nie mogę być sama. Nie mogę być w tym okropnym, pustym domu. Nie mogę być bez ciebie. Piotr, mogłabym tu zostać? Tego by jeszcze brakowało. Po tym wszystkim, ty u mnie, idiotka. Ja przez ciebie tyle... O Boże. Cześć. 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 Prowadzę Straż Tylną. Czy pan wie, że za nami nie ma już nikogo? Wiem. To chodźcie z nami, tu już skończone. Jak, dla kogo? Co chcecie robić? No a tych tu w mieście, kto będzie bronił? Założyliśmy Straż Obywatelską, mamy komitet, może jakoś przetrzymamy. Jak długo? W radio mówili, że Francuzi idą. Może zdążą. Może. Jak dziś w Bydgoszczy? Rano było pukanie na Szwederowie. Teraz cicho. Powodzenia. Rose, hallo Rose, bitte melden. Es sind Schädlinge im Garten. Nehmen Sie Schwefel. Ist genug Zeit? Das reicht, Ende. Abteilung raustreten. Komm, Freunde, Tempo. Wir haben wenig Zeit. Willi, Otto, Ludwig, Albin, zur Mauer! Winrich und Gerd aufs Dach! Rolf und Kuhle ins Erdgeschoss! Konrad und Egon nebenan! Los, komm!
Hier rein! Ruhig bleiben. Das sind nur die Späher. Geh in Deckung. Achtung, Jungs! Osłonić przejście kompanii! Tak jest! Verwundet! Otto gefallen! Zurück! Alles zurück! Konrad! Konrad! Los, hol ihn raus! Weg! Haut ab! Patrzą ze swoimi tędy, reszta za mną!
kręci, jeszcze mi paru brak. Poszukajcie ich tam, a ja z Fatrem skoczę do Patasona. Verdammte Schweinerei! O Boże, panie, dlaczego pan to zrobił? Jak pan mógł? Panie, przecież to jest tak nie wolno! Zostaw! Idziesz z nami? Nie! Jak chcesz, idziemy. Chodź.
Poznajesz tego szczeniaka? Ubiją go! Trzeba coś z nim zrobić! No to chodź! Trzymaj nas! No co jest? Przyjechał chłopak z ratusza. Poddawamy się. Karabin najlepiej rzucić do rzeki. No czymcie się, chłopaki? Jeszcze się zobaczymy. Na pewno się jeszcze zobaczymy. A co z nim zrobicie? Zaniesiemy go do jego szkoły, niech go zobaczą z tym karabinem. A zdążycie? Spróbujemy. No chodź. War der auch dabei? Der hat das Kommando gehabt. Nein! Nein! Ich kenne diesen Mann, ich kenne ihn. Er hat keinem etwas getan, das ist ein guter Mensch. Ich schwöre, lassen Sie ihn gehen. So glauben Sie mir doch, ich bitte Sie, er hat nichts getan, lassen Sie ihn gehen. Sieh einer an, Pastor Niemeyer. Ich täusche mich doch nicht, nicht wahr? Endlich sind Sie wieder aufgetaucht. Und wir hatten schon Angst, dass Ihnen was zugestoßen sein könnte. Los! Thank you.
Der alte Neumark, der wichtigste Mann dieser Stadt. Man hat seinen Sohn getötet. Na? Und wer noch? Annemarie. Und er. Die Nächsten!